Panowanie Chrobrego to w ogóle jest dosyć ciekawy czas i Chrobry to była dosyć ciekawa postać, chociaż dzisiaj byśmy powiedzieli dość kontrowersyjna, dlatego że prowadzi on wojnę na dość szeroką skalę. Przez 16 lat 1002 do 1018 roku była prowadzona wojna z Niemcami, co się skończyło przyjęciem przez Polskę Milska i Łużyc. Podbił Chrobry Grody Czerwińskie, przez chwilę nawet rządził Czechami i Morawami. Miał też na koncie też taką po prostu zbójecką wyprawę na Kijów. Natomiast rzeczywiście te jego rządy były dość dynamiczne, dość brutalne i niestety odbiły się, no mówiąc kolokwialnie, czkawką dla państwa polskiego. Zresztą w ogóle okres tych pierwszych piastów to jest taka sinusoida. Mamy bardzo gwałtowny wzrost, rozwój państwa, a potem mamy poważny kryzys, potem znowu mamy okres rozwoju, potem znowu mamy kryzys, potem okres rozwoju, a potem już dosyć długi kryzys. I ta sytuacja, te ataki na Czechy i na Rosję spowodowały, że kiedy syn Chrobrego, Mieszko II, został królem i on w przeciwieństwie do swojego ojca był już wykształcony, znał, umiał czytać, umiał pisać, był przygotowany do swojej roli, ale w wyniku przewrotu na dworze został odsunięty od władzy, stracił koronę, no to wtedy Polska została najechana i przez Czechów, i przez Rosjan. Ten najazd czeski był o tyle istotny, że oni całkowicie zniszczyli Gniezno i też wykradli ciało świętego Wojciecha. W związku z tym następca Mieszka II, Kazimierz Odnowiciel, który zaczął odbudowywać tą Polskę, no musiał przenieść stolicę z Gniezna do Krakowa, gdyż tam rzeczywiście dopiero mógł bezpiecznie osiąść. Więc tutaj pierwsza ważna informacja. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno, a potem za czasów Kazimierza Odnowiciela Kraków. Druga ważna informacja dla wszystkich sceptyków i przeciwników Kościoła. Nie odbudowałby Kazimierz Odnowiciel Polski, gdyby nie organizacja kościelna, która już wcześniej powstała. I tu znowu wracamy do znaczenia Zjazdu Gnieźnieńskiego. To ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie i tych trzech biskupstw w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w Krakowie spowodowało, że Odnowiciel miał się do czego odnieść, że ta struktura państwa w jakiś sposób przetrwała. Rzeczywiście jego przydomek Odnowiciel mówi wiele. Udało mu się na nowo odzyskać przynajmniej część ziemi, ale nie wszystkie, bo byli buntownicy na Mazowszu. Też nie udało mu się odzyskać Pomorza, które się uniezależniło. No ale nie udało mu się odzyskać korony królewskiej. W okresie panowania Kazimierza Odnowiciela, a dokładnie w roku 1054, mieliśmy kolejne bardzo istotne wydarzenie dla historii Kościoła, mianowicie tak zwaną schizmę wschodnią. Tak jak to powiedziałem przy okazji rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Europie, były dwa źródła. Z Rzymu i z Konstantynopola. Te dwa źródła wynikały jeszcze z tego podziału starożytnego Rzymu na zachodnie i wschodnie. Zachodnie upadło i Europa geograficznie i politycznie przesunęła się na północ od Morza Śródziemnego. Natomiast to Bizancjum, choć okrojone przez najazdy Arabów, trwało. I w Bizancjum patriarchowie, czyli przywódcy różnych kościołów, które na tych terenach powstały, w pewnym momencie zaczęli się buntować przeciwko zwierzchnictwu papieża i schizma wschodnia to by nie było nic innego jak po prostu oddzielenie się tych kościołów bizantyjskich wschodnich od zależności od biskupa Rzymu. Takim dogmatycznym, religijnym powodem rozpadu była różnica w interpretacji relacji w Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. W koncepcji Kościoła katolickiego Duch Święty pochodził równolegle od Boga Ojca i Syna Bożego, a w koncepcji prawosławnej, bo tak się nazwali schizmatycy, czyli ci, którzy odłączyli się od papieża, Duch Święty pochodził od Ojca przez Syna. Różnica niewielka, aczkolwiek jeżeli zwrócimy uwagę na wyznanie wiary dzisiaj, to tam mamy też bardzo wyraźnie powiedziane. Z Ojca i Syna pochodzi. Także ta różnica cały czas funkcjonuje. Natomiast wszystkie inne elementy pozostały takie same. No oczywiście różnił się obrządek i to jest też bardzo ciekawe, że ile kościół katolicki się zmienił na przestrzeni wieków i dzisiaj ten kościół, ta msza, święta liturgia wygląda zupełnie inaczej
niż kiedyś, to Kościół prawosławny się właściwie nie zmienił. Ta liturgia wygląda cały czas tak samo. Mało tego, odprawiana jest w języku starocerkiewno-słowiańskim, który właściwie jest tylko językiem już teraz liturgicznym. Tak czy inaczej, schizma wschodnia powoduje, że powstają nam dwa kościoły chrześcijańskie. Kościół katolicki i Kościół prawosławny. I stanie się to niestety też źródłem konfliktów militarnych, bo niestety tak jakoś się złożyło przez wieki, że ta wiara chrześcijańska sformalizowała się, przybrała ramy pewnych organizacji i niestety w tym wszystkim zaczął też pojawiać się fanatyzm. Innym istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w Europie w tamtym czasie, to było zajęcie, właściwie zdobycie Anglii przez tak zwanego Wilhelma Zdobywcy, księcia, który pochodził z Normandii. Tutaj z kolei odwołam się do serialu Wikingowie. Jeżeli ktoś ten serial oglądał i pamięta postać niejakiego Rollo, czyli brata Ragnara, to na pewno też kojarzy, że ten Rollo w pewnym momencie osiada na północy Francji, zostaje księciem. I w ten sposób powstała Normandia. Normandia, a więc północne tereny Francji, które właśnie zostały zasiedlone przez Wikingów, którzy z czasem się zasymilowali, to jest to słowo, z miejscową ludnością, przyjęli ich zwyczaje i przyjęli całą tą kulturę frankijską. I zresztą, jeśli ktoś widział kolejne sezony, tam trzeci, czwarty czy piąty nawet, to po Rollo to widać. W roku 1066 książę normandzki Wilhelm Zdobywca zaatakował Brytanię, roszcząc sobie prawa do korony brytyjskiej. I do tego momentu Brytania to też bardziej był kraj niż państwo. Zresztą znowu, jak to kojarzymy z Wikingów, w tym X wieku, w XI wieku tam było mnóstwo różnych książąt, które ze sobą współpracowały, rywalizowały, ci Wikingowie też z jednymi się układali, z drugimi walczyli. To, co jest najistotniejsze w tym, że Wilhelm Zdobywca podbił Anglię, to że on zaczął te księstwa jednoczyć i w ten sposób położył podwaliny pod dzisiejszą Anglię i Wielką Brytanię. Także był to rok 1066 i Wilhelm Zdobywca, normandzki książę, który pokonuje Anglosasów i zaczyna budować Anglię. W roku 1075 mieliśmy pierwszy poważny spór między papieżem a cesarzem. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, byli to dwaj najważniejsi władcy, najbardziej wpływowi władcy Europy i siłą rzeczy rywalizowali o to, kto z nich jest ważniejszy. Ten spór przeszedł do historii jako spór o inwestyturę. Toczył się między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. Inwestytura to było nadawanie godności biskupiej równolegle z włościami z ziemią. I tutaj też warto pamiętać, że faktycznie biskup średniowieczny to był również potężny władca regionalny, który miał pod sobą dużo ziemi, z których też czerpał zyski. I cały spór polegał na tym, czy to nadanie ma iść z rąk cesarza, czy z rąk papieża. Głównie chodzi o to, kto potem ma na to wpływ. Cały ten spór został rozstrzygnięty w 1122 roku, kiedy cesarz Henryk V i papież Kalikst II podpisali tak zwany Konkordat Wormacki, czyli taką umowę między państwem kościelnym a cesarzem w Wormacji, na mocy której biskupów i opatów, a więc przywódców zakonów, wybierali duchowni. I to był pierwszy taki moment, pierwszy etap tracenia wpływów cesarza w Europie na innych władców, w tym wypadku na biskupów i opatów. Dla nas Polaków ten spór jest o tyle istotny, że następca Kazimierza Odnowiciela, Bolesław Śmiały albo Bolesław Szczodry, który przejął tron w 1058 roku, wykorzystał moment, kiedy papież Grzegorz VII obłożył ekskomuniką Henryka IV, a więc odebrał mu prawa do rządzenia, do jego władzy świeckiej, odebrał mu to namaszczenie boskie na to, żeby być władcą świeckim, cesarzem i zyskał koronę królewską. Bolesław Śmiały jest trzecim królem Polski. Natomiast, tak jak już powiedziałem wcześniej, tu mieliśmy w historii Polski sinusoidę. Bolesław Śmiały
wrócił z wyprawy rosyjskiej i postanowił ukarać biskupa Stanisława, biskupa Krakowskiego, za bunt, który ten zaczął wniósł przeciwko niemu, i ukarał go śmiercią. Tu mamy w historiografii dosyć takie brutalne opisy. Jeszcze Galanonim, który pisał to z perspektywy 100 lat, opisuje to w miarę tak łagodnie, że tutaj rzeczywiście był konflikt między biskupem a królem i Bolesław śmiało go rozwiązał siłowo. Natomiast późniejszy kronikarz Wincenty Kadubek pisze wprost, że Bolesław miał wkroczyć na mszę świętą i przy wiernych pociąć biskupa miecz. Prawdopodobnie raczej odbyło się to poza mszą. Nie zmienia to faktu, że pozbawienie życia biskupa znieciło potężny bunt przeciwko Bolesławowi i ten w efekcie musiał uciekać z Polski. Tron po nim przejął jego brat Władysław Herman, ale ten, żeby nie narażać się cesarstwu, przypomnę, że Bolesław zyskał tą koronę królewską, wykorzystując moment, kiedy de facto cesarza nie było, zwrócił koronę królewską i przyjął tylko i wyłącznie godność księcia. On też przeniósł swoją siedzibę do Płocka, więc to był taki krótki okres jego panowania od 1079 do 1102, kiedy stolicą Polski był Płock. W okresie jego panowania zaczęły się wyprawy krzyżowe. Pierwsza wyprawa krzyżowa to jest rok 1096, trwała 3 lata i zakończyła się zdobyciem Jerozolimy i ustanowieniem 3 państw. Królestwa Jerozolimy, księstwa Antiochii i hrabstwa Tripolisu. Były to tereny, które dzisiaj to jest część Syrii, Liban i część Izraela. Celem oficjalnym, formalnym wypraw krzyżowych było odzyskanie Jerozolimy i tych wszystkich terenów, gdzie rodziło się chrześcijaństwo, z rąk niewiernych, a dokładnie z rąk Turków seldżuckich, bodajże, którzy wtedy zaczęli podbijać tereny arabskie. Natomiast też warto wiedzieć, że sama motywacja religijna nie byłaby wystarczająca do tego, aby książęta europejscy organizowali, wydawali też swoje pieniądze na tą wyprawę tylko po to, żeby odzyskać Jerozolimę. Za tym oczywiście stał interes. Inicjatorem całej wyprawy krzyżowej był co prawda papież Urban II, ale to, na czym zyskali książęta europejscy, to że zyskali po prostu swoje ziemie, którymi mogli rządzić i z których mogli czerpać dochód. I tutaj znowu należy pamiętać, że jeżeli mieliśmy jakąś rodzinę rycerską, czy książęcą, czy królewską, to najczęściej spadkobiercą, który przejmował ziemię i władzę, był pierwszy, może drugi syn. Natomiast trzeci czy czwarty syn, jeżeli danemu władcy udało się takowych spłodzić, właściwie zostawał z niczym. W związku z tym możliwość podbicia nowych terenów to była też możliwość znalezienia swojego księstwa czy królestwa. I tak mniej więcej na tym też polegały wyprawy krzyżowe. Drugim bardzo ważnym efektem wypraw krzyżowych był rozwój miast włoskich, dlatego że kiedy już udało się zbudować te państwa, założyć te państwa, podbić te tereny, to potem cały ten transport i pielgrzymów do Ziemi Świętej i towarów, zaopatrzenia, cały ten handel był właśnie obsługiwany przez miasta włoskie, między innymi takie miasto jak Wenecja zaczęło wtedy się rozwijać. Wyprawy krzyżowe to też był pierwszy po VIII wieku, po bitwie pod Poitiers, takie rzeczywiste zderzenie się rycerstwa zachodniego europejskiego i tej kultury europejskiej ze światem arabskim. I tutaj też trzeba sobie powiedzieć wprost, że w tamtym czasie Europejczycy wypadali dość niekorzystnie na tle Arabów. Krótko mówiąc, była to w oczach Arabów banda nieokrzesanych, brutalnych, śmierdzących przybyszów, którzy jedyne co ich interesowało to bogactwa i kobiety. Pytanie, z czego to wynikało? Jak to się stało, że Arabowie w tamtym czasie byli tak naprawdę dużo bardziej ucywilizowanym narodem, bardziej ucywilizowaną kulturą niż Europejczycy? Jednym z powodów było to, że jednak ta Europa zachodnia powstawała na bazie państw germańskich i powstawała na bazie chrześcijaństwa. A wczesne chrześcijaństwo dość jednoznacznie odrzuciło dorobek starożytny. W związku z tym wszystkie dzieła filozofów starożytnych były raczej niemile widziane albo wręcz zakazane. Poza tym
średniowiecze to jest czas, kiedy nie ma druku, kiedy księgi są przepisywane ręcznie, a więc te wszystkie dzieła były w niewielkiej ilości egzemplarzy i tak naprawdę całe to społeczeństwo średniowieczne europejskie było zwyczajnie mówiąc zacofane i w większości niepiśmienne. Natomiast Arabowie zajęli tereny, które były dużo bardziej ucywilizowane, które były kolebką starożytności i przejęli też tą całą kulturę, ten cały dorobek starożytnych i zamiast go odrzucać, zaczęli z niego czerpać. I to też jest ważna informacja o islamie i o Arabach, że oni no jednak nie byli aż tak destrukcyjni, jakby nam się dzisiaj wydawało. Oni przejęli ten świat starożytny, świat Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej, natomiast nie zniszczyli go, tylko na jego fundamentach budowali swój świat. Stąd ta różnica. Jedyne, czym tak naprawdę krzyżowcy, europejskie rycerstwo górowało nad Arabami, to była taktyka. I dzięki temu, mając znacznie mniej wojska, potrafili tak rozegrać te bitwy, że w tej pierwszej fazie, w tej pierwszej wyprawie krzyżowej pokonali Arabów i zdobyli te tereny. Natomiast niestety w pamięci arabskiej zapisali się jako brutalni najeźdźcy. No i to trochę potem się odbiło w ten sposób, że te najbardziej skrajne odłamy islamu dzisiaj potrafią odwoływać się do tych wypraw krzyżowych i dzisiejsze te działania terrorystyczne traktować jako zemstę za tamten najazd, za tamtą momentami rzeź na społeczności arabskie.